Teto Wtorek, odcinek 25. Witajcie moi drodzy, z tej strony Joanna Salwa, trenerka zdrowia. Dzisiaj miał być zupełnie inny odcinek, ale będzie on za tydzień, a dzisiaj nie będzie aż tak miło i przyjemnie. Natomiast po prostu obudziłam się rano i postanowiłam, że muszę nagrać ten odcinek, bo coraz więcej dostaję od jakiegoś czasu wiadomości i zapytań dotyczących ketozy i nowotworów. Dlatego właśnie temu tematowi poświęcamy dzisiejszy odcinek. Zapraszam. Na wstępie muszę Wam powiedzieć, że to są tylko i wyłącznie moje przemyślenia. Ja nie mam dużego doświadczenia z nowotworami, natomiast jeżeli słyszę od kogoś, czy ułoży mi Pani dietę, albo komuś z mojej rodziny, bo już zgłaszaliśmy się do 4 dietetyków i każdy się bał i po prostu odmówił, no to jest mi przykro, tak? Ponieważ tak naprawdę, moi drodzy, nowotwory w tym momencie zabijają 25% ludzi, Polaków. Jest to druga najczęstsza przyczyna zgonów w Polsce. W latach 90. było to jeszcze poniżej 20% i to po prostu bardzo szybko rośnie. Zresztą nie wiem jak Wy, ale jak ja słyszę, co się dzieje wśród moich znajomych czy ludzi wokół, to po prostu no, to, że ktoś umarł z powodu raka, no jest bardzo częste, więc z jednej strony boimy się tych nowotworów, ale z drugiej strony jest to tak częsta rzecz, że po prostu no warto zainteresować się tym tematem. I teraz tak, na pewno to, co Ci odradzam, to robienie czegokolwiek po prostu tak na własną rękę. Bo często, jak to się mówi, tonący brzytwy się chwyta, robimy różne rzeczy i mamy dwa obozy, tak? Jeden, który po prostu jest zwolennikiem chemio- i radioterapii i tak głównie wygląda leczenie w Polsce, i taka druga strona, która powiedziała nie, chemia i radioterapia jest zła, po prostu zabija, czyni więcej szkody, w ogóle tego zostawmy to i idźmy w alternatywne metody. Ja uważam, że ani jedno skrajne podejście, ani drugie skrajne podejście nie jest dobre. Wiem, że ten temat jest bardzo trudny, bo dotyka nas często w takich bardzo niespodziewanych momentach. Natomiast na pewno warto udać się do specjalisty. Jeżeli ja nawet podejmuję się współpracy z takimi pacjentami, przygotowywania im jadłospisów, to zawsze we współpracy z lekarzem albo odsyłam do osób, które są jeszcze większymi specjalistami w tym zakresie, bo dodatkowo na przykład bardzo dobrze zajmują się sprawami związanymi z genetyką, bo ukończyły w tym temacie studia. Między innymi mogę Wam polecić Rafała Wilka, który miał wielu takich pacjentów. I na pewno nie róbmy niczego na własną rękę, to jedno, ale z drugiej strony szukajmy rozwiązań. I o tych rozwiązaniach alternatywnych chcę Wam właśnie powiedzieć kilka słów. Przede wszystkim od jakiegoś czasu jest powiedziane, że nowotwór nie jest tylko i wyłącznie chorobą genetyczną, a bardziej chorobą metaboliczną i jest związany z pewną dysfunkcją naszych mitochondriów. I oczywiście, teorii jest wiele, natomiast między innymi Thomas Seyfried, którego bardzo szanuję, razem z Dominikiem D'Agostino, prowadzą od wielu, wielu lat badania w tym zakresie i rzeczywiście to, co w ogóle też polecam, jeżeli szukacie informacji na ten temat, to wejdźcie na PubMed. Na PubMedzie jest po prostu cała masa informacji dotyczących nowotworów i poszczególnych badań, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło, również w kontekście ketozy. Thomas Seyfried napisał książkę Cancer as a Metabolic Disease. Jest to naprawdę obszerna pozycja, ale i chyba tylko w języku angielskim, tak mi się wydaje, chociaż może się mylę. Natomiast nawet na YouTubie czy w internecie można znaleźć wiele treści właśnie tego profesora. I on właśnie mówi o tym, że to w jaki sposób odżywiają się energetycznie komórki rakowe, jest zupełnie inne od normalnych komórek. Okazuje się, że jest to kwestia szybkości metabolizmu glukozy. Komórki rakowe około 18 razy szybciej metabolizują, jakby na zachodzie proces też fermentacji, tak? I dużo szybciej wykorzystują tę glukozę. I dlatego właśnie pojawił się trend leczenia nowotworów, czy to ketozą, czy w ogóle postem i głodówką. No bo jeżeli większość komórek rakowych żywi się
glukozą, no to co się stanie, jeżeli po prostu pozbawimy ich tego pożywienia? Okazuje się, że tak jak nasz organizm podczas ketoadaptacji jest w stanie przestawić się na czerpanie energii z ciał ketonowych, to komórki rakowe niekoniecznie. Więc mówi się, że możemy zagłodzić nowotwór właśnie poprzez głodówkę czy poprzez dietę ketogeniczną. Don D'Agostino, który właśnie razem z profesorem Seyfriedem również pracuje, twierdzi, że on nie jest zwolennikiem tego, żeby zupełnie olać chemio- i radioterapię, bo są pewne nowotwory, które dobrze na nią działają. Tutaj Wam przeczytam m.in. rak jądra, białaczka, chłoniak, rak piersi. To jest to, co podaje Don. I on mówi o czymś takim jak kryzys energetyczny. Jeżeli wprowadzamy nasz organizm w post, jeżeli dostarczamy za mało kaloryki bądź nie dostarczamy glukozy, przechodzimy na dietę ketogeniczną, to właśnie ta mała ilość pożywienia dla komórek rakowych sprawia, że lepiej one reagują na chemio- i radioterapię. Czyli czasem jakby ta dietoterapia, czyli na przykład żywienie ketogeniczne, może wspomóc chemio- czy radioterapię. To, co moim zdaniem warto wykorzystać, jeżeli już zdecydujemy się na dietę ketogeniczną, oczywiście nie na przykład w przypadku kacheksji, czyli takiego bardzo mocnego wyniszczenia organizmu, no bo jeżeli pacjent ma bardzo dużą niedowagę, to ciężko, jakby jest bardzo ryzykowne wprowadzanie go jeszcze w stan ketozy, czy o pozbawienie go pożywienia, tak? Natomiast jeżeli już się na to decydujemy, to Seyfried podaje taki, właśnie w tej swojej książce podaje taki indeks, którym warto się sugerować, i jest to poziom glukozy podzielony przez 18 i potem ten wynik podzielony przez ilość naszych ciał ketonowych. Jeżeli ten ostateczny wynik to jest mniej niż 1, to znaczy, że jakby ten nowotwór, komórki rakowe mogą zostać zagłodzone. I teraz na przykładzie, wezmę telefon, żeby to jakby Wam rozjaśnić, jak to możemy policzyć. Załóżmy, że mierzymy sobie glukozę we krwi i załóżmy, że mamy ją na poziomie, no tak jak jeżeli jesteśmy rzeczywiście w mocnej, takiej klinicznej ketozie, bo o taką nam chodzi zdecydowanie przy nowotworach, bo tutaj nie ma czasu na próby i na jakieś dłuższe wchodzenie w ketozę, bo tego czasu po prostu często mamy mało. Załóżmy, że jest to poziom glukozy 75. Dzielimy przez 18, wynik to 4,16. I teraz tak, nasze ciała ketonowe powinny być powyżej 4, żeby tego nowotwora, że tak powiem, zagłodzić. Czyli na przykład, jeżeli byłoby to 4,5, to mamy wtedy 0,92. I to jest wynik poniżej 1, więc widzicie, że tutaj naprawdę trzeba mieć bardzo niskie poziomy cukru i bardzo wysokie poziomy ciał ketonowych, żeby ten wynik osiągnąć. To jest propozycja profesora Seyfrieda. Natomiast pamiętajmy, że naprawdę każdy przypadek jest inny i tutaj tak wiele jest różnych czynników, że no ciężko po prostu jednoznacznie powiedzieć rób to czy rób to. I to jest naprawdę bardzo indywidualna kwestia. I to, z czym ja się też spotkałam w mojej praktyce. Jeżeli my chcemy pomóc komuś, na przykład w naszej rodzinie, ale on tego nie chce, bo na przykład wierzy lekarzowi, który stosuje tylko chemio- czy radioterapię, to nie zmuszajmy go jakby na siłę, bo to nie zadziała. W ogóle, żeby z czegokolwiek się wyleczyć, to musimy wierzyć w to, że to jest możliwe. Ja przynajmniej tak uważam, bo głowa spełnia ogromne po prostu znaczenie. Więc fajnie jest pomagać sobie, pomóc komuś, jeżeli nam tej osobie zależy, ale musimy pamiętać o tym, że ona sama musi tego chcieć. I jeszcze jedno, to też nie jest tak, że zawsze dieta ketogeniczna nam pomoże, bo znowu czytałam o różnych przypadkach, gdzie osoby twierdzą, że po prostu dieta ketogeniczna wręcz przyspieszyła rozwój nowotworu. Więc ja naprawdę polecam po prostu poszukać i poczytać jak najwięcej literatury, PubMed na przykład, żeby po prostu też zorientować się w zależności od nowotworu, jak jakby przebiegały różne przypadki, ale to też nie daje nam jakby pewności i jednoznacznej odpowiedzi, więc nigdy nie możemy być pewni rezultatu. I jeżeli słyszycie jakiegoś lekarza, bo też trafiały do mnie osoby od pana doktora, który im powiedział, że po prostu przejść na ketozę, ona cię wyleczy, to uciekajcie od takich ludzi, bo nigdy nie możemy też komuś dawać pewności. Jakby warto mieć nadzieję,
Natomiast jakby to nie my jesteśmy, to teraz tak trochę zabrzmi, ale to nie my jesteśmy dawcami życia i śmierci, to nie, jakby nie możemy powiedzieć, że to na pewno zadziała, czy to nie zadziała. Możemy po prostu starać się robić wszystko, co w naszej mocy. I na zakończenie jeszcze podam Wam takie przykłady, między innymi one są w ogóle w takiej nie do końca dotyczącej tylko zdrowia książce, pewnie już o niej wspominałam, Tima Ferrisa, Tools of Titans, po polsku coś tytanów, bardzo dobra książka, podlinkuję Wam zresztą, o po prostu narzędziach, o narzędzia tytanów, o narzędziach tych osób sukcesu i właśnie tam jest wywiad między innymi z Dominikiem D'Agostino. On mówi, że sam gdyby miał nowotwór, to po pierwsze wprowadziłby siebie, zastosowałby głodówki, wprowadziłby siebie w post, bo on indukuje jakby to samo co ketoza, stosowałby dietę ketogeniczną, dodatkowo suplementowałby BHB, czyli te egzogenne ciała ketonowe. I tu uwaga, nawet niektóre badania pokazują, że korzystne działanie ma suplementacja ciał ketonowych, nawet nie będąc na diecie ketogenicznej, więc to dla osób, które nie wyobrażają sobie życia w ketozie, to też jest jakaś ważna informacja, myślę. Kolejna rzecz to terapia tlenem hiperbarycznym, która też przynosi dobre wyniki na myszach, ale nie tylko, są też badania na ludziach. Kolejna rzecz to metformina pomiędzy 1,5 a 3 gramy dziennie, ale do tego też się dochodzi i to jakby nie róbmy tego na własną rękę. I również DCA i BCAA, to już sobie możecie wygooglować, nie będę tu się wdawała w szczegóły, natomiast nie polecam naprawdę robienia niczego też tak po prostu od czapy, to wszystko trzeba skonsultować zawsze z kilkoma specjalistami najlepiej. Życzę Wam, żebyście takich znaleźli. Nie ma co się poddawać, bo kochani, no niewiele mamy do stracenia w takim wypadku. Natomiast nie zachęcam Was do podejmowania jakichkolwiek działań po prostu tak o na własną rękę. Szukajmy informacji w sieci. Każdy nowotwór też jest inny. Już wiadomo, że większość nowotworów mózgu typu glejaki, które są po prostu okropnymi nowotworami, które się bardzo szybko potrafią rozwijać, bardzo dobrze reagują na ketozę, to znaczy dla nich źle, bo po prostu ketoza, te wszystkie nowotwory mózgu w dużym odsetku potrafi zwalczyć. Też pewnie znowu mi ktoś powie, że nie powinnam tak mówić. Bo leczy to się chemioterapią. Tak, różne są metody leczenia i szukajcie, dopóki po prostu nie znajdziecie tego, co Wam pomaga i przede wszystkim no polecam po prostu nie tracić nadziei i wierzyć w to, że będzie dobrze, bo nasz organizm ma tak niesamowite zdolności regeneracji. Ja słyszałam już po prostu tyle historii, zresztą sama 2,5 roku temu byłam już prawie po drugiej stronie, co prawda nie był to nowotwór. Więc to nie jest temat na dzisiejszy film, ale naprawdę mój organizm też był silny i wrócił, więc polecam Wam też to dobre nastawienie i po prostu nie poddawanie się. No dobrze, to tyle. Trochę smutniejszy odcinek, ale myślę, że ważny. Pozdrawiam Was ciepło i do zobaczenia za tydzień. Cześć!